Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Witam was w świecie według kina. Dawno nie było, ale też nie było jakoś tematu. Natomiast stwierdziłam, że ostatnio tyle pierdzielę o zmianach ogólnie, że mogłam zrobić takiego vloga podsumowującego i sobie troszeczkę o tych zmianach do was porozmawiać. Zacznę od tego, że jako że zdecydowałam się robić vlogi po prostu na green screenie, ale bez wrzucania czegoś w tło, więc światło jest takie, żeby ten green screen was za bardzo nie raził i mam nadzieję, że tak jest. Natomiast słuchajcie, ostatnio wiele się zmienia. Przez ostatnie tak naprawdę pół roku na kanale zmieniło się więcej niż chyba w ogóle do tej pory. Wiem, że część osób lubi zmiany, część osób za zmianami nie przepada, część osób potrzebuje czasu, żeby się do zmian przyzwyczaić. I ja to rozumiem, bo ja też tak mam. Natomiast Boże, to co dzisiaj będę mówić we vlogu czasami będzie brzmiało nieskromnie, ale prawda jest taka, że ja te zmiany oceniam bardzo na plus. W sensie i na plus dla kanału, i na plus gdzieś tam dla mnie, wiecie? Bo to też jest tak, że jeżeli coś robisz przez lata, a w tym roku będzie 5-lecie kanału, więc no... Mizaki, prawda jest taka, że fajnie by było coś zmieniać. Żeby po prostu chociażby, żeby się rozwijać w jakikolwiek sposób, tak? I czasami to jest metodą prób i błędów, zazwyczaj to jest metodą prób i błędów i czasami nie wszystko wychodzi. Chociażby z green screenem miałem już takie jaja, że czasami coś wyrenderowałam, pamiętam, siedziałam kiedyś z Tomb Raiderem, nagrywałam go późno wieczorem, chciałam go wrzucić na następny dzień. I to już był chyba ten Tomb Raider z animacjami. Oczywiście filmiki bez animacji się renderują, powiedzmy, czas trwania filmiku plus 10 minut, jeżeli chodzi o gry. Filmiki z animacjami renderują się prawie drugie tyle, w sensie, że tyle ile trwa filmik plus tak prawie drugie tyle ile on trwa. Ale nie ukrywam, że cieszę się, że one się pojawiają. Ale no właśnie a propos, słuchajcie, renderowałam tego Tomb Raidera, skończę tą historię. Po wyrenderowaniu stwierdziłam, że sobie odpalę tak na zasadzie sprawdzić, czy się dobrze wyrenderowało. No i dobrze, że sobie zerknęłam, bo automagicznie źle sobie przekliknęłam kolor green screena i wyszło na to, że nie mam połowy włosów i głowy. I renderowałam jeszcze raz. Natomiast to powiem wam, że to jest dobre. Ja się bardzo cieszę, że sobie kombinuję, tak? Cieszę się, że sobie przestawiłam pokój w taki, a nie inny sposób, tak? Że nie muszę się już martwić tym, co się gdzieś tam dzieje w tle, czy mi się, nie wiem, w lustrze odbija jakiś burdel czy coś. Każdy ma w domu taką pufę, na którą rzuca wszystkie rzeczy. Nie oszukujmy się. Wiem, znaczy, no może nie każdy, ale praktycznie każdy taką pufę ma. Kropusia mogła być. No i właśnie taka oto pufa stoi sobie teraz tutaj, natomiast ona mi się odbijała w lustrze czasami i nawet nie wiecie ile razy kurwiłam i ile razy czasami nawet nagranie się nie pojawiało ze względu na ten burdel w tle. Więc co, więc sobie przestawiłam trochę rzeczy w mieszkaniu i nie ukrywam, że jestem strasznie z tej zmiany zadowolona. Później doszedł softbox, czyli lepsze oświetlenie, doszła zmiana kamery, po drodze zmiana komputera. Jakiś taki udział w pierwszej takiej większej imprezie właśnie. Chodzi mi tutaj o meetup we Wrocławiu. Poznawanie nowych youtuberów, zawieranie nowych znajomości. Powiem wam, że ostatnio tak wszystko się kręci i nawet ten YouTube ostatnio tak u mnie bardzo intensywnie i to, że jest tyle live'ów i mam taki fajny kontakt z wami i to wszystko tak kurde współgra fajnie, to powiem wam, że naprawdę patrzę na to z perspektywy tych 5 lat. Myślę, że to, co się dzieje, jest fajne, tak? Green screena dostałam, ja się ucieszyłam bardzo, bo właśnie chciałam go już od jakiegoś czasu gdzieś tam na filmach wrzucić. Też byłam kiedyś przeciwniczką. Pamiętam, że Jezus, jak oglądałam coś u kogoś z green screenem, to kurwica mnie strzelała. Mówię, no jak ja mam to oglądać? Ja się nie skupiam na niczym innym, tylko na tym, że tam za nim coś powinno być, a nie ma. I pamiętam, jak zaczynałam oglądać u Setokamiego serię właśnie z Until Dawna, jak ja to nazywam. Ja pamiętam, że ja na początku przez pierwsze parę odcinków tylko patrzałam na tą jego kamerę i się wkurzałam, że nie ma tła. I po tych paru odcinkach się tak przyzwyczaiłam,
że nagle mi zaczęło tło mnie przeszkadzać i to, że był wieczny problem, gdzie wstawić kamerę, bo gdzie nie wstawię kamerę, tam ona coś zasłania. Po prostu automagicznie. Tu przestawię, super, sprawdzam, słuchajcie, ja to naprawdę sprawdzam na filmach. Bych, 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 przerzucam, nigdzie nic nie zawadza. Wrzucam to na YouTube, kurwa, klikam sobie w jakimś tam moment, już film się opublikował, klikam sobie w jakimś moment. Kurwa, zasłaniam pół ekranu, nie? Teraz ten problem został praktycznie wyeliminowany, wrzucam siebie gdzieś tam w rożek. Jestem jak rożek. Wszyscy lubią rożki, prawda? Ja w ogóle lubię lody w rożku, ale to tak. Tak mniejsza o to. I słuchajcie, chociażby te początki green screena, gdzie wrzuciłam filmik, że no będzie green screen. Jezus Maria, co tam się działo? Nie, beznadzieja, coś tam, sranie w banie, ogólnie, no, ogólne narzekanie. Tak, Kropusia, dawno cię nie widzieli. No, przyjdź na świat według kiny. Musisz zdecydowanie. Świat według Kropy zrobimy, tak? Ty byś wtedy najbardziej zadowolona była. No tak, ja wiem. No. No i słuchajcie, przyszedł czas właśnie wrzucenia tego green screena normalnie do gier. Minęło parę odcinków i nagle mam komentarze od tych samych ludzi, nie? Na zasadzie, sorry, że narzekałam, tudzież narzekałem. Jednak okazuje się, że ten green screen jest super i że fajnie się to ogląda, jest zupełnie inaczej. I powiem wam, że to strasznie cieszy. Jak jestem w stanie znieść jęczenie, to naprawdę cieszy strasznie. Dodatkowo animacje też wiem, że są zwolennicy, są przeciwnicy. Niektórzy twierdzą, że skoro link jest w komentarzu, to już nie musi być się pojawiać na filmie. Tak. Chociażby dzisiaj miałam komentarz pod Unravelem, jaka nutka z intra. Ludzie naprawdę na to nie zwracają uwagi. Wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, jak bardzo ludzie na takie rzeczy nie zwracają uwagi. To jest po prostu masakra. Także to się pojawia. Pojawia się też przypomnienie o łapce. Nie jest to na zasadzie, żebra, że łapki sranie w banie, bo o to też się wiele osób pultało. Że no tak, kiedyś to wyzywałaś, coś tam. Nie wiem, nie... Pff. Wiecie... To też jest tak, że każdy chce, żeby jego kanał się rozwijał. Myślę, że większość z was też wie, na czym polega pozycjonowanie na YouTube i to, że te łapki są naprawdę ważne. Ja nie ukrywam, że też bardzo cenię komentarze, ale jednak łapki nie dość, że fajnie pokazują to, że czy wam się materiał podoba, czy nie, to jednocześnie pomagają w rozwoju kanału. To, że jest przypomnienie, po prostu jest. I cieszy mnie to, że co prawda część osób gdzieś tam się pultała, to jednak część osób ogarnęła i im to jakoś super nie przeszkadza i są to w stanie zaakceptować. Natomiast słuchajcie, co do ogólnego mówienia o tym, że kanał się zmienia, jednym się to podoba, innym nie. Słuchajcie, ja wiem, że część osób lubi pewnego rodzaju stagnację i coś, jeżeli się do czegoś przyzwyczailiście, żeby to tak zostało. Tak chociażby było z intrem do Kina Poleca lub nie. Wiele osób stwierdziło, że nowe intro, że nie ta muzyka, że to, że tamto, że sram to. Nie do końca im to nowe intro pasowało. Ja stwierdziłam, że nie, że przyszedł czas na zmianę tego intra i to intro zmieniłam. I słuchajcie, prawda jest taka, że gdybym przez te 5 lat na YouTubie nic nie zmieniła, to bym miał jakiś regres życia normalnie, bo dla mnie w momencie, kiedy się człowiek zatrzymuje i nie próbuje się w żaden sposób dalej rozwijać, to po prostu się cofa, bo tak zazwyczaj jest. Ja się staram rozwijać cały czas, staram się, żeby te materiały były lepsze, żeby jakość była lepsza, żeby live'y były lepsze, no staram się naprawdę, to nie jest tak, że sobie gdzieś tam kurde stwierdziam, że to co robię jest w sumie spoko i osiadłam sobie na laurach. Bo też nie ukrywam, że sprawia mi to dużą przyjemność. Żałuję, no to czego naprawdę żałuję, to jest to, że nie mam możliwości posiadania lepszego internetu, żeby wam streamować w jeszcze wyższej jakości. A z drugiej strony niektórym i tak internet nie uciąga tego, co aktualnie streamuję. Ale wiecie, no po prostu, żeby była taka możliwość, tak? I tak samo to, że staram się ostatnio w miarę możliwości ograniczać filmy na kanale, ograniczyłam serię na kanale, co myślę, że również jest plusem i z tego co zauważyłam, to większość bardzo pozytywnie to odbiera.
Także no, jestem ostatnio w takiej fazie bardzo rozwojowej i bardzo zmianowej i cieszy mnie to, że tak wielu z Was dalej ze mną tutaj trwa. To, co mnie gdzieś chyba najbardziej cieszy, znaczy oczywiście nowi widzowie, super, że jesteście, super, że dołączyliście i naprawdę się cieszę, że mnie oglądacie, natomiast no, gdzieś tam tak wewnętrznie człowiek chyba najbardziej się cieszy z tego, ile ników kojarzy już od lat, nie? Ile tak naprawdę jest osób, które mnie oglądają od jakichś takich bardzo początkowych etapów, które zostały do tej pory. To jest dla mnie taki wyznacznik tego, że to, co robię, jest fajne, tak? Że ktoś nie wpadł na kanał na chwilę, posiedział miesiąc i gdzieś poszedł, tylko od lat ogląda. I to jest naprawdę fantastyczne. Zwłaszcza to widzę po live'ach. To nie ukrywam, że na live'ach są niki, które mi się od lat rzucają w oczy. Jeżeli chodzi o spotkania, ostatnio właśnie na live'ie wspominałam, że, bo tak, Wandzia się wybiera na IM, Rudy się wybiera na IM. To są dwie osoby, które na razie nie odpuściły żadnego spotkania ze mną. Przyjechały do Częstochowy, były w Warszawie, były we Wrocławiu, teraz Katowice. Kurwa, no zajebista sprawa, no nie powiem, żeby nie, bo tak. I to jest fajne, to jest siła, to jest moc, to mi daje kopa, żeby ten kanał jeszcze bardziej rozwijać. Także to takie małe, dzisiejszy vlog jest takim małym wytłumaczeniem odnośnie tego, skąd te zmiany, jakie zmiany, dlaczego, jak to odebrać. Spoko, filmików po 15 minut nie będzie. Nie, słuchajcie, no to nie jest tak, że teraz, nie wiem, będę się bawić w wielkiego YouTubera, jak nazywam pewną zabawę na live'ach. To tak nie działa. Nie bójcie się. Po prostu nie może wszystko stanąć w miejscu. Nie mogą być. Nie mogę się nie rozwijać. Po prostu nie mogę, bo. No nie wiem, możecie przyjść i mnie po prostu zastrzelić w takim momencie, bo. Ja potrzebuję wyzwań. Ja bym się zanudziła. Naprawdę bym się zanudziła, gdybym miała niczego nie zmieniać. Bo ja lubię, jak coś się dzieje. Ostatnio się dzieje cholernie dużo. Ja nie wiem, ostatnio te dni po prostu mi przelatują jeden za drugim. Ja się nie orientuję, jaki jest dzień tygodnia. Ale to lubię. To bardzo pozytywnie na mnie wpływa. Też ogranicza moje jakieś takie dołujące myśli związane w ogóle z pogodą. Nie ukrywam, że ten taki okres zimowy jest w miarę spoko, bo jest chłodnie i w ogóle. Natomiast działa on cholernie depresyjnie i tak. No, ale ostatnio. O, ostatnio nie mam czasu, żeby coś na mnie działało depresyjnie, bo nie mam czasu o tym myśleć. Nie mam czasu tego rozkminiać i jest mi z tym dobrze. Także cóż, misiaczki, to tyle w dzisiejszym świecie według kina. I standardowo. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam Was, kina. Ze mną było Kropusia. Byłaś? Kropusia, byłaś? Byłaś? Była. Tobie to chyba dzisiaj ze mną jest za dobrze, co? Zdecydowanie. Także co, Kropusia, mówimy im? Trzymajcie się i... A, jeszcze jedno. A propos tego, co mam na rękach. Wytłumaczę wam to, mam nadzieję, raz, a dobrze. Nie jest to uczulenie. Nie są to rany. Nie tlę się po zewnętrznej stronie dłoni. Za to ci, którzy oglądają mnie od lat, wiedzą, co to jest. I jest to łuszczyca. To mnie nie boli. Nie wiem. Nie oddziałuje w żaden sposób dla mnie psychicznie. Po prostu jest to łuszczyca i to sobie musi zejść. Także, cóż, nie zwracajcie po prostu na to większej uwagi. Krzywda mi się nie dzieje, tak? No. No tak. No, to tyle jeszcze raz. Trzymajcie się i cześć!